Witajcie! Wesoły mi dziś dzień nastał, że was tutaj spotkałem we w tym stogu siana. Słuchajcie, tak zacząłem trochę, jakby mi się przypomniał niegdysiejszy, proszę ja was, komik, bardzo fajny, fantastyczny, znany szczególnie z kolegi kierownika, Jacek Fedorowicz. Bardzo fajne kabarety, dawne, ale fantastyczne, tak mi się to przypomniało, no ale mniejsza z tym. Przechodzimy do podnośnika, tak. Ale jeszcze zanim, to ja sobie, proszę ja was, założę rękawiczki, bo jak widzieliście w poprzednim filmie, urwało się, bo bateria padła. Teraz przygotowałem dwie baterie, mam nadzieję, że tutaj już nic się nie stanie złego, ale tak, wałek założony, wszystko jest ok. Jedna rzecz, która mnie po prostu tutaj tylko zastanawia, to zobaczcie, to jest ten wałek skrętny. Zobaczę jeszcze, tak, powinniście to widzieć. To jest ten wałek skrętny i on ma się tutaj po prostu ruszać tylko w tych pozycjach, ale jeżeli ja tutaj założę śruby, to on się przestaje ruszać, bo nie ma, widzicie, tego. I teraz się zastanawiam nad jedną rzeczą. Tutaj jest chyba coś, co łazi, ale to się musiało zatrzeć, albo ja wiem co, coś z tym zrobić. Nie będę tego ruszał, bo to jest tak na tyle na wierzchu, że ja do tego mogę w każdej chwili dojść, nawet jak to już będzie na ciągniku. I nie będę musiał w ogóle rozbierać tego plecaka, ponieważ tu wystarczy to zdejmę, przesmaruję, przekręcę czy coś takiego i to mam zrobione. Jedno, czego się obawiam, to żeby nie było sytuacji takiej, w której to będzie zbyt mocno tutaj napierać, że on się... Zaraz to zobaczymy, dobra. Że on się, proszę ja was, gdzie tu jest, jest. Że on się na tyle będzie po prostu tutaj się oprze. O, żeż ty, nie da rady. Żeby mi tego nie urwał. To zobaczymy w każdym razie. Dowiem się, napiszecie mi może w komentarzu, co z tym zrobić. Ja tego na razie nie ruszam. Pamiętajcie proszę o tym, żeby mi tutaj zwrócić uwagę, kto wie. Co z tym wałkiem skrętnym? Czy rzeczywiście mam rację, że to powinno być ruchome, tamta tulejka, która jest w środku? I to tyle, ja wtedy sobie to poprawię, bo albo powiedzmy nagrzeję tak... Jak widzieliście tutaj z tym ramieniem, że nie można było tego zdjąć, to się podgrzało to porządnie z tamtej strony. I to jakoś tam zeszło i było wszystko w porządku. Robię na razie tym kluczem, ponieważ dopiero co przyszedłem. Nie wziąłem jeszcze ze sobą tego zestawu nasadowego, co tam mam, żeby to grzechotką zrobić. A chciałem wam to od razu pokazać. O, raz, tu słuchajcie, to wystarczy dokręcić tak, że jeżeli się wyprostuje sprężynka, w sensie podkładka sprężynowa, to znaczy, że już jest dobrze dokręcone i więcej nie ma co kręcić. I tylko lekki opór i jest ok. To nie ma tak, że trześcieć, metal ma się pocić, nie, nic z tych rzeczy. Sprężyna jest wyprostowana, lekki opór i jest dokręcone. O, dobra. Wałek skrętny zrobiony, przechodzimy do następnego etapu. W tym celu trzeba go dziada wywrócić na plecy. O! Oczywiście wałek to jest temat na samym końcu, więc sobie nim głowy nie będziemy zawracali, niech sobie tu leży. Dobra. Troszeczkę porządku, nie za dużo, bo to też jak za czysto jest, to też jest niedobrze. Nie no, żartuję, ale trochę porządku tutaj musi być. O! I teraz słuchajcie co. Kolejnym tematem to jest ta właśnie sprawa najlepsza, czyli te wodziki wszystkie tutaj. I teraz wodziki, te bajery tutaj, to tu, to też tu, ściągamy folię, ona nam się jeszcze przyda do przykrywania, nie będziemy jej się pozbywać i teraz patrzymy, jak to wygląda w tym miejscu. Sprężyny widzicie, te są lepsze, tamte były uszkodzone, jakieś tam poprzeginane, przesuwane i tak dalej, więc skorzystamy z tego.
tutaj w tym podnośniku co do wałka nie ma co ruszać, nie ma co grzebać, nie będę tego robił. Aha, jeszcze można tą śrubę tutaj zakręcić, bo ona nam tutaj jest gdziesik w tych bajerach. Te wodziki, widzicie, tu jest cała ta historia. To będzie fajne, co? Cieszycie się? Ja też. Każdy z Was jest ciekawy, jak ja sobie z tym poradzę. Ja sam jestem ciekawy, jak ja sobie z tym poradzę. Matko Bosko. Dobrze. Tu jest ten zestaw cały. Gdzie ta śruba? No tu jeszcze to. Na całe szczęście, że jak coś się zgubi, to nie ma tragedii, bo tu mam komplet. Ale pilnuję, żeby się tu nic nie zgubiło. Jest. Nożyk miałem tutaj. Bo to też trzeba oczyścić, żeby to nie było takie obadziewia. Jak już, to niech to będzie troszeczkę chociaż oczyszczone. Zawsze to inaczej wygląda. O. O. Jeszcze tylko trochę szczotą. I świetnie jest. Teraz tutaj widzimy, chyba jest jakiś o-ring. Tak. I my go dziada stąd wyciągniemy, bo to jest, że tak powiem, rupieć. Ale wczoraj kupiony zestaw. No i ciekawe, czy w sklepie mi dali komplet, bo wyraźnie poszedłem do sklepu z zamiarem zakupu kompletu uszczelnień do podnośnika. No chyba bardziej precyzyjnie się nie mogłem wyrazić. Mam nadzieję, że dobrze zostałem zrozumiany. Cholera. Ciekawe, czy to jest to. No wygląda, że to. Ale posiadam zestaw, który, słuchajcie, może pozwolić mi to sobie dobrać. Oj, to bardzo atrakcyjnie wygląda. I tego założymy. Git. Git malina. Tak, żeby tutaj ten temat był już. Aha, widzicie. I to chyba musi być tamten cieńszy. Bo on się wtedy schowa. A schować się musi. No wyłaź. O. I teraz już wiem, o co chodzi. Czyli tutaj był po prostu jakiś dobrany, ktoś tam coś dobierał, a ma być ten cienki. Idziemy teraz po kluczyk. W ogóle ten zestaw, który tutaj zostawiłem w szopie, to zaraz się do niego przeprosimy. O. To dzisiaj najtrudniejsza robota, co? Słyszałem, chłopaki mówili, że tego właśnie, tych wodzików, to się każdy boi. Ja jak na razie, słuchajcie, wcale ich nie boję. Zobaczymy tylko, jak to pójdzie. O, elegancko, tak jest. I znowu lekki opór i siedzi. Dobrze. Przechodzimy do tu. Tak. Czyli można by skorzystać teoretycznie już z tych bajerów. I to wlazło tam.
Wiecie co? O co tu chodzi? Że ja po prostu teraz nie patrzę do filmu, tylko patrzę tu. I zdałoby się to po prostu zdjąć, wtedy miałbym lepszy dostęp tutaj do tego. Albo te sprężynki. I to jest to. I to wchodzi na pierwszy ogień. Na dół. Aha, i teraz znowu się zaczyna zabawa. A bo tutaj widzicie, są te jeszcze o-ringi. I tu one służą do tego. I jak już mamy to na wierzchu, to wypadałoby tego też. Wie, tu trzeba wszystko będzie pozmieniać. Wszyściutko. Trzeba, nie trzeba. Robimy od nowa. Robimy od nowa. I to wyszłoby na to, że to jest ten. Tak jest. I go od razu zakładamy. Nie bójcie się. Robię to delikatnie, choć może nie wygląda. O, siedzi. A jak siedzi? Tutaj też chyba jakieś tam są. Trzeba by to zdjąć, zobaczyć, nie? Nic tu nie ma? Tu wygląda na złamane to. I to na pewno jest złamane. Czyli to musiało być złamane w tym. Dlatego też muszę to rozebrać. Bo ewidentnie tutaj, nie wiem, przyjrzyjcie się. Widzicie, zobaczę, gdzie jest kamera. O, widać? Jest to świeże pęknięcie. No, nie ma żartów. Nie będę tego zakładał. Nie ma mowy. Dobra, zostawimy to tutaj. No i w tej sytuacji, tu przerwa, rozbieramy to. Trzeba sobie zrobić tylko miejsce. Dobra, zabieramy się za to. Smalec kładziemy tu. Niech sobie będzie. I bierzemy się. Aha, tu jeszcze. I bierzemy się do roboty. No czyli co? Chciał, nie chciał, musimy zacząć od siłownika, od rozdzielacza i wtedy się dostaniemy tutaj do tych bebechów i po kolei będziemy mogli się tym zajmować. Jaki to klucz? 22 czy 24? Sprawdzimy. 22. O ty kurde blade, idę po nasadowy. A patrzcie, no cały idzie dziad. O, i teraz poszedł. Przy okazji się dowiemy, jakie gdzie tu mają iść podkładki, bo z tego co wiem, to tu powinno być miedziawka. Ale już widzę, że jest chyba za melinum. No jasne, malinowa jest. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Tu też jest aluminiowa. Dobrze. O, widzicie, i teraz. Aha, czyli to ma być z dwóch stron. Dobrze wiedzieć. O, i tutaj jest druga. Delikatnie. I tu jest druga. Dobrze, to mamy ten temat. Teraz to, co trzeba zrobić, to odkręcić w pierwszej kolejności cylinder. A cylinder, pamiętamy, że jest przykręcony z drugiej strony. No to go do pionu. O! I tutaj mamy na te dwie śruby. 24, tak jest. No przydałaby się trzecia ręka. Bo teraz ten cylinder on ciąży i on spadnie zaraz tutaj. O. O tym właśnie mówiłem. Aha, czyli tu jest dłuższa, tu jest krótsza. Dobrze wiedzieć. O, ty
ładzie jeden. No piachu tutaj co nie miara. Tu dłuższa, tu krótsza. I to damy tutaj do tego cylindra. Zobaczymy, później wybierzemy lepszy, który łatwiej wyskoczy ten tłok. Tego będziemy montowali. No i tymczasem, aha, teraz znowu ten artysta. Ten artysta, tak. Młotek. I znowu punkt, tak. No wyłaź. To jest ten sprężynujący taki dziad. No i zobaczcie. Nie dostałem tych dwóch podkładek do uszczelnienia. Mamy zdjęty tutaj ten słożeń, bolec, jak go zwał. Ściągamy rozdzielacz. My wykorzystamy ten, bo on wygląda nieco atrakcyjniej. Najpierw odkręcę z tej strony. Czternastka. O, widzicie, tu jeszcze jakieś są te takie dziwne, ale to może jest rozpłaszczona i dlatego ona tak dziwnie wygląda, mi się tylko zdaje. Teraz by się przydało jeszcze to zdjąć. To jest do rozdzielacza właśnie. To i tutaj te dwa duże. Zobaczymy. 22, nie, 24. O, i tu chyba już jest wszystko wykręcone. Z wyjątkiem filtra, filtr zostaje na razie. Teraz musimy tu zdjąć te zawleczki. O, jedna poszła. I trzeba jeszcze zdjąć tutaj to. A to jest na klucz 22. No ty kurde gadzie. O. Pyk. I tu też jest, widzicie, amelinowe. I teraz to idzie tu. Natomiast cała filozofia teraz polega na tym, żeby to właściwie zdjąć. Tu mamy jeszcze jedną zawleczkę, żeby zeszła. Pyk. Aha, widzicie, tam jeszcze jest jedna taka obrączka. Ona wpadła teraz. O, i mamy to, co trzeba. Dobra, nie będę jej teraz zakładał, bo to nie ma sensu, ale trzeba pamiętać, ta obrączka idzie tutaj, razem z tym, tu pomiędzy tutaj te dwie przedłużki, tu idzie. O, idzie to tak i na to ten górny bolec od tego wodzika. To jedziemy, to wiemy z tym, a ta druga przychodzi tu na to. O, i to idzie tak. I tutaj się zakłada, tak, zaczepia? Czy to widzicie? Kurde, będę musiał wrócić do filmu, czy z tej strony. No i wychodzi na to, że musimy zdjąć to i wybić wał. W pierwszej kolejności. Wtedy będziemy mieć wszystko na wierzchu. Wybiłem dziada. O! Patrzcie, jak ładnie wygląda. Tak uwalony wał. No oczywiście z niego nie ma co zbierać. Dlatego go wywalimy od razu na złom. Teraz wypadałoby to jakoś wyjąć. Oby tylko wyszło. A to widzę, że nie bardzo skłonne. Dobra, zaczniemy od sprężynek. Zdejmiemy sprężynki. Aha, czyli najpierw ściągamy tą. O, tu z tej. I bez wysiłku nam praktycznie ona schodzi. Tak samo robimy z tą. Mówiłem wam o tym wcześniej, ale powiem jeszcze raz. Zobaczcie tutaj na to wycięcie pod ten ząb. Tu jest takie dosyć mocno, to jest podnośnik 355. A w 60, widzicie, tutaj jest to takie płytkie i tu się to ogranicza. Co robić? Wycinać tutaj w ten sposób, czy zostawić tak, bo to puka i nie idzie dalej. Po prostu tu się na tym zatrzymuje, to widzicie jest wypłycone. A tutaj mocno wycięte. Taką różnicę zauważyłem. No i od razu o tym mówię. O, i to widzicie, idzie nam w całości.
Tutaj wszystkie te wieloklin jest piękny, nowy właściwie można powiedzieć. Pytacie mnie ciągle co z kamerą. No jest uszkodzona, słuchajcie, obiektyw jest taki. Gdzieś przywaliłem właśnie i teraz zbieram na nową kamerę. Trochę to potrwa. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra. I teraz tak, jedziemy tu po kolei. Tu idzie to duże cięgło. To z tym do tego. I to możemy sobie założyć tu. Widzicie? To z tym wodzikiem. I to można by właściwie teraz tak. To idzie dołem. I właściwie to można od razu składać w tej chwili tutaj, zamiast to rozkręcać. No bo i po co to rozkręcać, prawda? O, i to mi wypadło. Stąd. Bo znikąd inąd by wypaść nie mogło. Zwróćmy uwagę, tutaj jest ten od rozdzielacza jeden, tu jest od rozdzielacza drugi. Czy to się miało gdzieś z czymś? Czy to się miało gdzieś z czymś? Z tym nie. Z tym nie. Tu są sprężyny. I to jest tak. Dobra, można to składać właściwie. Czyli bierzemy sobie, słuchajcie, tego szmego i owego. Wybiłem tutaj ten bolec, widzicie, stąd. I teraz to sobie kulturalnie odegnę. Chyba nie, bo tam jest jeszcze jedna, widzicie, dźwigienka. I ta... I ta dźwigienka to jest połączona z tą. I gdzie ona jest? Nie, to nie jest ta. To jest ta chyba. Nie, to też ta nie jest. Za mało dźwigni. Tak, to jest ta dźwigienka chyba. Bo to jest tu, widzicie? To idzie tam. Nie, 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 nie. Tu coś jest nie tak. Ale Lego. Klocki jak klocki. Słuchaj, ta. Dobra. Dźwigienkę znalazłem. I dźwigienka idzie w ten sposób. Tam. Do czego? Aha, do tego, co tam przykręciłem do stołu. Nie mogę tego zdjąć, dziada. Ale i tak go będę musiał zdjąć, bo przecież... Chyba, że tą wykorzystam. No pewnie, czemu nie? Jak tam to nie schodzi, a tutaj właściwie cały komplet sobie zdejmę tą zawleczkę i pakuję tam. Tak zrobię. W tej sytuacji to ściągamy tą zawleczkę. Jest. I teraz tu ściągamy to. Aha, ale to nam też zejdzie. To przyjrzyjmy się, jak nam to schodzi. O. I to idzie tak. I tu. Jeszcze raz. Pyk. No, to tutaj wiadomo było tak. Ta śruba na tym wisi. Teraz to ściągamy. Dajemy tu. I teraz zdejmiemy tamtą na dole tamtą zawleczkę. Pyk. I wyciągniemy to ramionko całe i wstawimy do 60.
Tylko tutaj nic nie widać. O, i jest tutaj, teraz widzę lepiej. No wyłaź. Nie jest to takie łatwe tam dojść. Mam nadzieję, że zakładanie będzie łatwiejsze. I zeszła. Prawie. Jest. Teraz dokładnie ściągamy to. Tam wysuwamy to ramionko. O. Tu nam wszystko zostaje na razie, nic nie ruszamy. I teraz to możemy przełożyć, ale przydałoby się to wyczyścić. Bo... No. I montujemy to dokładnie tak, jak było. Tą fasolkę tutaj. Tutaj ta śruba idzie. O. I delikatnie to trzeba dopukać młoteczkiem. I przeszło teraz elegancko. Więc mamy tą dźwigienkę tutaj już opanowaną. Teraz założymy to. Gdzie to idzie? To idzie, proszę ja Was... Aha, nie. Najpierw założymy tą. Tą też nie. Wypadałoby to złożyć do kupy. To jest pod spodem. Tu jest ta fasolka jeszcze jedna. I teraz tak, jak to idzie tam. Trzeba składać, słuchajcie, te od końca, co są. Dobra, weźmiemy sobie tego Jinxa. Też go powycieramy. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj, takie obdarte. To zostawiamy tak, jak jest. Zajmujemy się tym. Zdejmiemy ten element. Wtedy nam po prostu, jak to wszystko wysuniemy, tu nam się to wszystko ładnie otworzy. Tu trzeba, słuchajcie, z tym uważać, bo tak jak ja tam to urwałem niechcący zupełnie i szkoda, dlatego to trzeba tutaj zobaczyć, co się powinno dać wysunąć bez problemu. A to jest na O-ringach. Trzeba to delikatnie, mówię, żeby tego, bo to jest strasznie delikatne, nie wiem czemu tak to, no ale takie jest. I to jest ten wałek tutaj, tylko czy nam to wyjdzie jak należy. To jest ten wałek i teraz trzeba by to wysunąć. Jak wygląda tamten? To jest ten z dźwigienkami i zobaczcie tu. Aha, tu chyba jest jakiś klin i on by nie wyszedł, bo to jest w środku. Czyżby... Chyba to jest w ten sposób. O! To jest ten element, nieco tak. I on tutaj, aha, powinien wyjść to cała ta rurka. Tego nie trzeba rozkręcać, dobra. To powinno wyjść całe. Cholera, boję się tego, żeby nie pierdykło, bo to delikatne jest, no. Gdzieś to się chwieje, lekwo co ruszam i się chwieje. Może to trzyma. Aha, i tu jest ten bolec, ta igiełka nieszczęsna. O, znowu. Widzicie? Dobrze, że ja to do tego tak siłowo nie podchodzę. Bo młotek młotkiem, ale to delikatnie. Nie pukam tak, żeby przypierdzielić, żeby od razu wszystko wyleciały flaki. Tylko...
tylko bardzo delikatnie. No i tutaj zaczyna się znowu, chyba trzeba będzie to wiertło dwójkę, co wtedy wziąłem, czy jedynkę. O. No, bolec wyjęty. Pamiętajcie o nim, bo jego nie widać po prostu. Jak ktoś jest taki ślepy jak ja, mało tego, że jeszcze nie widzi, to jeszcze ślepy, to jest trudno zobaczyć. Widzicie? I teraz wychodzi nam to. Koniecznie. Znaczy zaraz wyjdzie, no, dwoma rękami. O, to jest ta dźwigienka. Widzicie? Tu jest ten bolec. I to idzie tak. Do tu. I teraz to by właziło tu. Do górnego. Tak, ale to chodzi o to, żeby to łaziło razem z tym. A my tego dziadostwa nie chcemy montować, tylko chcemy zamontować ten. Bo ten jest lepszy. Więc ja tu tylko na wzór kładę, żeby było wiadomo, gdzie to ma iść. I teraz możemy tego zdjąć. Tu jest dźwigienka. To jest dźwigienka ta z tą. Widzicie? A skoro to jest ta dźwigienka, z tą, to my to od razu połączymy. Gdzie ta dziurawa jest, widzicie? Patrzę się na nią i ślepy jestem. Aha, bo ona tam w środku. Dobrze, i teraz zrobimy to tak, że założymy to i bolec idzie ten w tam, do środka. To sobie na razie tutaj, o. I teraz to idzie tak. Jeszcze raz zobaczymy. Na wierzch stworzeń. Czy to idzie? O, to widzisz. Tak, to jest to. I teraz tak, tu idzie bez stworzenia, tu z zawleczką, bez zawleczki, tu idzie z zawleczką. Pakujemy to razem, zapinamy i zakładamy tam. Do tego tu. No trudno, będzie taki film trochę długi, słuchajcie, ale to są bardzo ważne rzeczy. Ja bym chętnie to okroił i po prostu pokazał Wam złożone i nie zawracał sobie tym głowy, ale ja to złożę. A jak Wam przyjdzie to robić i nie będzie pomocnika, to co wtedy? To wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. A my chcemy tego uniknąć, prawda? Jeszcze raz zobaczymy, może to ta zawleczka. Niestety, o, ta wygląda na... Nie, no ta chyba się mi rozlazła. Ale nie wyrzucamy, wyrzucić zdążymy. Tu bierzemy tą zawleczkę. O, i ta się trzyma fajnie. O, jest. Mamy to, widzicie, dokładnie w ten sposób. Tu, tu. Teraz idziemy to w tamtą stronę i zapinamy. Zapinamy do tego. O. Kolejna zawleczka. Jest zapięta. I to już mamy ten temat zrobiony. Czyli to de facto będzie można zdjąć. Tu też jest zawleczka? O, nie widzę. Chyba tak. Bo tak, tak, o, jest zawleczka ta duża. I tą zawleczkę wtedy będziemy mogli zdjąć, ale na razie jeszcze z tego spróbujemy nie ruszać, tylko zajmiemy się tym. Aha, bo to nie wyjdzie nam, czyli trzeba to odkręcić jednak. Ja nie wiem, czy czternastka, czy czternastka.
O. Pyk. Młoteczek. I to musi nam elegancko tutaj wyjść. O. Jest. Pyk. Aha, jeszcze nakrętka na to. To nam o tak nie wyjdzie. Widzicie? Ale teraz... A co to jest za badziewie? Aha! Aha! Widzisz. To jest to, co tam było rozwalone, pęknięte. I to trzeba tu odkręcić. O, i to nam teraz tutaj ta blokada zejdzie. Jest. O, i widzicie, tu jest ten bolec. Ten klin, przepraszam. Widać go dobrze? Bo ja go tu widzę. Tu w tym miejscu jest klin. Zaraz się do niego też dobierzemy. O. I to trzeba tak tu i tu. O. Jest i klin. Teraz to nam powinno bez problemu zejść. I pięknie. Taram! Teraz to nam tutaj trzeba przełożyć. I to nam tu wyjąć. No kurna, jak to się fajnie składa. I od razu pakujemy tam. A tu jeszcze jest jeden klin. Z tej strony? Tylko jeden czy dwa? Teraz tego pewnie dziada nie znajdę. Ale jest miejsce, chyba że to ma łazić tu. O. Dobra, teraz tak, widzicie tutaj? Tu ma być o-ring. To kolejna rzecz, której nie dostałem w sklepie. Jak to jest? No przychodzisz, kurde, i chcesz wszystko. Przecież słowo wszystko zawiera już w sobie wszystko. No nie ma co... Co jeszcze? Ale kurde, nie no. Trzeba pilnować samemu. Chyba, żebym dał ten mniejszy. On się wtedy rozciągnie trochę, co? Bo jest różnica w tej grubości. I trochę mnie ona niepokoi. Ale nie, bo go nie założę chyba. Tego. Bo to przyłazi na to. Tu. Ale teraz też tego nie mogę założyć. Bo najpierw idzie to. I dopiero. Dobra, odpuszczamy. Tu sobie to ładnie ułożymy i teraz trzeba najpierw założyć to. A skoro to trzeba założyć, to będzie... O, tu jeszcze jedna zawleczka. Zawleczki trzeba pilnować. O, i tu widzicie, to jest do tego. A co my tu mamy złożone? My tu mamy złożone to, a tego jeszcze nie, tylko tyle co... O ile to ma iść tu, a potem sobie to stentegujemy. To zostaje. O, bardzo ważny element, widzicie? To. To i teraz to trzeba wyjąć. A to trzeba wyjąć na zasadzie o-ringu, więc to będzie trochę się działo mocniej. Co to bardzo nie pachnie. Dobra, to z tym. Gdzie jest ten element?
To jest chyba to. Czy jeszcze raz zobaczmy, z czym to siedzi. Aha, z tą szlufką taką. Gapie się, czy tam już zapakowane? To już zapakowane chyba. Tak, to siedzi z tym i to już jest zrobione. Tylko czy to w ten sposób siedzi? Zobaczmy. Tam jest od tego. A widzicie, tu jest źle. Czy jest dobrze? Nie, dobrze jest. To idzie tam na tym wąsiku takim. O, to jest ten wąsik. I potem idzie. A tu idzie. Raz z tej, raz z tej. To tu jest lipa. Czyżby to ktoś grzebał przy tym? I odwrotnie to jest. Czy ja to tak zrobiłem? Dobra. Robimy dokładnie jak jest tu. To jest tak. I to trzeba odwrócić. O, i teraz jak to jest tak, o i widzicie, to też jest źle założone. Co to znaczy, słuchajcie, mieć wzór do roboty, to jest kosmos. Tak. Tak. Tu proste. Widzicie? A tu wygięte pod wałek. I teraz bym wszystko poskładał. Poskładał i byłaby bieda jak skurczy byk, bo by mi się nic nie zmieściło. Teraz to musi iść z tej strony. Dobra, najpierw założymy, bo to, żeby nie pogubić. O. Dokładnie tak samo. I teraz to z tej strony. Dokładnie tak samo. Tak jest? Tak jest. Dobra. Jak to jest tak, się to można tutaj co całe złożyć w cholerę i już. Co tu idzie teraz? Tu idzie tamto, ale tam, o, widzicie to na tym, z tym, z tym, tym, do tego, tego. To jest stąd. A to jest. To jest z tamtego. No i gdzie to było? Widzicie? I teraz przerwa i trzeba film oglądać. Dobra, ale zróbmy to, to co jest tutaj. To się trzyma. Aż ty gadzie. Aha, bo tu muszę to wybić. Znowu tutaj, widzicie? Szczota. Jest. I tu jest ten bolec znowu. Mam nadzieję, że wyjdzie. Że nie będzie jak z tamtym.
Dobra, nie będę tego filmował. Muszę się tym zająć. Szkoda baterii. Dobra, szykujemy. Teraz to. Trzeba posmarować. O, jest, wlazło. Dobra, to ma być tu. Te podkładki na razie, żeby to nie poginęło. Dobra, teraz spójrzmy tutaj. To można zdjąć, ponieważ jest już tutaj założone. Widzicie? Więc to sobie zdejmiemy. I tutaj znowu chyba jest zawleczka, tak. Tu jest ta troszkę większa. Nie mogę tej wajchy zdjąć. Rozwierciłem tak jak poprzednio, ale spróbujemy to zrobić inaczej. Może nam się uda, żeby po prostu tylko te cięgiełka złożyć do kupy. O, poszła. Nie znajdę. Ale tu mam tamtą. O. I teraz powolutku ściągamy to, bo to już jest. I teraz tu wychodzi ten wałek. Ten. To jest ten wałek. Czyli musimy to złożyć na tym. Kurde, nie będzie takie proste. Aha, i teraz tutaj ten wariat idzie pod spód. Widzicie? To jest to. I teraz tu musi przyjść to. Gdzie ten cały jest? Cały jest wichajster. O, tu. I teraz to przychodzi tu. Ale nie na swożniu. Swożeń jest pod spodem. Czyli to idzie tak. Dobrze. I to jest chyba ta główna dźwigienka? Nie. To już było, dobra. Jeżeli to mamy, to teraz co jest? Teraz jest to. I to grube. Co to jest to grube? Czy mamy tutaj takiego wariata? Mamy. To jest to. Tu jest sprężynka. I to jest to, co tu spadło. To duże. I tam jest bolec. Dobrze. To musi pójść. To jest pod spodem. To jest tu i to jest tak. W ten sposób. Dobrze mówię? Tak, bo tu jest to cięgiełko. To teraz to cięgiełko zakładamy na to właśnie i spinamy je póki czas. A czemu to tak nie chce wejść? Aha, bo to trzeba jeszcze przedmuchać. Ale przecież to jest od tego. To jest ta duża. Tu. O. To za mocno chodzi, ale to zrobimy w ten sposób, żebyśmy wiedzieli. Tu założymy pierścionek.
Bo tu jest potrzebne jeszcze. Nie, no to jest dobrze. Pyk, pyk, pyk. Kolejno. I teraz tutaj przychodzi cosik. To jest wałek. To jest ten wariat. Potem jest ten. I potem jest to. A to jest, co to jest to? To całe to nie jest, tylko to jest ten cyngwajs. I pomiędzy tym jest coś jeszcze. To. Tak, i to jest ten. I on idzie tak. Ale to trzeba wyjąć i koniec. Ale jaja. Odskoczyło. Jest. To idzie tam. To idzie tu. Tylko czy to idzie tu? Nie. Tak. I teraz tak. O, dobra. To mamy. To by się przydało tylko tutaj z tego wziąć, nie? Bo to jest na tym. O. Jest. Teraz to zdejmiemy. O. I zobaczmy, czy tu będzie pasowało. Pasuje. Prawie. Co tam tak kurde blade wadzi? Dobra, zakładamy to. To mamy już tu poskładane, więc to też możemy zdjąć. Jest. To możemy zdjąć. Zawleczka. I. Aha. W jakim to jest stanie? Nie, weźmiemy tamten. Co tam był? Teraz tak, tu mamy to, jest podłączone, dobra. To idzie pod spodem, bo to idzie do tamtego cięgła, czyli to idzie tak i to idzie tak. To jest wałek cały. Tak, bo to jest to. No trzeba tego dziada zdjąć. Ale bez tego.
To on mówił, że to jest na simmeringach. I to simmeringi mają trzymać. No to musi zejść ta fajcha cholerna. Spójrzcie teraz na tą dźwigienkę tu. A spójrzcie na tą od 60. Widzicie to? Tutaj nie ma. I nie było. Trzeba przełożyć wszystko. Znaczy tą przynajmniej dźwigienkę też. Chyba. Nie wiem, czy to będzie pasowało, ale to pewnie jest podrozdzielacz. Trzeba się cofnąć do filmu i od początku go obejrzeć bardzo dokładnie. No, udało się zbić tą klamkę. Było to trudne, powiem Wam. Dlaczego? Ja już miałem takie doświadczenia z innymi rzeczami. Mianowicie to jest aluminium, a to jest metal. I takie rzeczy strasznie ze sobą reagują. Więc warto dobrze przesmarować. Ale tak, teraz wyciągamy tu sprężynkę. Ściągamy ten uchwyt. O, tu jest, widzicie, ten kamień. Jeszcze raz tutaj pokażę. Tu od spodu, na tym czymś. I żeby to zapamiętać, co to jest. Gdzie był ten wałek głupkowaty, ten stary? O, widzicie, tu jest urwane to. I to jest to, co ja mówiłem, że tu jest jakieś dziadostwo. I to jest to dziadostwo, ale tak wygląda. No sam nie wiem, czy to jest urwane, czy nie. Bo tutaj ma być, widzicie, seger. A tu jest jeszcze, co to jest tutaj? A tu jest jeszcze, kurde blade, jakiś chłam. To z tej klamki. Aha, ten resztka tego swożnia, co tutaj się z nim mordowałem. O! Ale dziad. Na to musicie uważać, bo to naprawdę psuje krew. Więc z klamką może być problem, żeby ją zdjąć. Ale na całe szczęście to jest element zewnętrzny. Więc w razie czego, jakbyście nie mieli już cierpliwości, będziecie chcieli to rozwalić, to się nie krępujcie. Co to jest? To jest podkładka, czy co to jest? Dobra, szczypce. O! To jest chyba taka podkładka z zawleczką, ale nie widzę. Jeszcze tu sprawdźmy. Czy tu nic nie ma? Nie ma. O, jest, zeszła. Tak, to jest podkładka z zawleczką, widzicie? Taki bajer. O, i to musi przyjść. Zaraz zobaczymy gdzie. Pewnie do tego, gdzieś tutaj. Teraz ten element. Zejdzie nam, czy nam nie zejdzie? Czy jeszcze coś go tam trzyma? Jeszcze coś go trzyma. Ale tego chyba już nie zobaczymy. Bo to jest w środku. Aha, też tam coś jest takiego z klinem. O! Dobra. Aha, bo tu jest jeszcze, widzicie, dobra, patrzymy to. I teraz tak, tu mamy drugą taką samą.
Ojej, jest. Czyli to. Potem idzie to. I teraz ściągamy Segera. Ściągamy Segera. To. I teraz to powinno wyjść. Czy jeszcze jeden Seger? Nie. Co jest tam? Nie chce wyjść. O, jest. I mamy ten cały wałeczek. I widzicie, to jest to, co ja mówiłem, że tu jest, że to jest, o, to idzie jakoś tak i tu jest oderwane. Dobrze, że tego nie montowałem. Teraz sprawa będzie najtrudniejsza, chodzi o decyzję. Mianowicie tutaj ten młoteczek jest, jak pokazywałem Wam wcześniej, z tym. Tu od 60 tego nie ma. Ponieważ zakładam rozdzielacz, ten od 355, co tu był, dlatego zastosuję to. I tutaj ryzyko z mojej strony polega na tym, że może być tak, że będę musiał to jeszcze raz rozbierać. Druga sprawa, którą tutaj widzicie, spójrzcie na ten element tu. 55, tu w 60 jest on wyżej. Jakby tutaj coś jeszcze było. Tam nie ma tego. Nie mam pojęcia, okaże się w trakcie. Także składam to z powrotem i zobaczymy. Nie wiem, czy pokażę Wam wszystko, ale w tej chwili to, co będę montował, to jest tutaj to, bo to tak idzie. I tutaj muszę, tam jest nowy uszczelniacz założony, ten o-ring, także to muszę to przepchnąć. No i zobaczymy. Jestem pełen obaw, ale mam nadzieję, że to nam wyjaśni, czy to tutaj pasuje i w jaki sposób. Uchwyt założony. On jest nieco inaczej zbudowany niż od 60. Bo tu od 60 to jest coś takiego. Oj, to ma iść tak. Widzicie, tutaj jest to wzmocnienie takie. Tutaj tego nie ma. Tu jest szeroko rozstawione. Tu jest to pewnie po tej stronie i tu jest ten wichajster, którego tutaj nie ma. I wewnątrz. Tutaj mamy jeden frez na kliny, a tu mamy cztery. I teraz tak, tam wchodzi, ja tego nie filmowałem, bo akurat bateria się ładowała, bo kamera siada. I teraz tak, mamy tam podkładkę zwykłą. Widzieliście to na poprzednim filmie, poprzednim przed chwilą, z tym ząbkiem. I pomiędzy tym są tam dwie podkładki, jedna tu, druga tu, a w środku jest plastikowy krzyżyk, dokładnie tak jak tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, takie wichajstry. O, i tutaj widzicie, tylko tutaj jest smar, nawalone, o. I ten krzyżyk wchodzi tam pomiędzy te dwie podkładki. Tak to założyłem. Dodatkowo nie wolno Wam zapomnieć, jak będziecie montowali, o takim klinie. On wchodzi najpierw, potem podkładka, potem ten plastikowy krzyżyk, potem znowu podkładka. To musi być. Teraz wkładamy sprężynę, bo sprężyna tutaj ma być i na dobrą sprawę możemy pakować tą wajchę. Tak, fajnie, nie? Trochę ją stłukłem, ale się nadaje. Tylko teraz ważna jeszcze rzecz, że zanim ona się będzie tutaj nadawała, to trzeba jakiegoś, ja tu gwoździa na razie włożę i pokażę Wam, jak to będzie zrobione. No, jak to się mówi, słuchajcie, dobrze żarło i zdechło. Problem. Drugie złamałem i to delikatnie pukając. Naprawdę delikatnie. Bo to chodziło tylko o to, żeby tą całą wajchę wyjąć. I raz tej, ale to jest po prostu tak kruche, że poszło. Teraz tak. Sklep już jest nieczynny, więc dzisiaj tego nie zrobię niestety.
A były szanse, żebym po prostu zrobił te dźwigienki, bym poskładał wszystko jak należy. Tymczasem zajmiemy się niewielkim porównaniem. Dobrze, pójdę tą uszczelkę nieszczęsną kupię, którą też mi zapomnieli w sklepie dać. Także pamiętajcie jedną rzecz. Doświadczenie mówi, bierzmy ze sobą wszystko, co potrzebujemy. Bo nie macie co liczyć po prostu na to, żeby to było rzetelnie w sklepie zrobione. Niestety. Przykro mi, ale taka jest prawda. Tu zobaczcie 60, tu jest 55. Pójdę po to. Gdzieś tu mam tą drugą część. I teraz porównajmy sobie taką sprawę. O ile te dwa elementy są identyczne, to różnią się, widzicie, tym środkiem. Nie wiem, czy to ma wpływ na użytkowanie tego ustrojstwa. Tutaj widzicie, jest ten kamyczek. Dobra, w każdym razie to jest tak. To jest 55. I to lezie tutaj. I właściwie co? To ustrojstwo trzeba kupić. I nie mogę tego złożyć, bo tu przychodzi to. Aha, jeszcze oprócz tego, że tu jeszcze ten kamyczek przychodzi tu. O. I to dopiero od środka. Także o składaniu nie ma mowy. Nawet jakbym chciał. To się nie da. No to tyle na dzisiaj. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!